Dzień dobry, przyjaciele. Opowiem wam coś niesamowitego. W 1971 roku radzieccy inżynierowie odkryli rozległe złoża gazu ziemnego w Turkmenistanie. Zbudowali wieżę wiertniczą i zaczęli od wierty. Pewnego dnia ziemia pod nimi się zapadła, tworząc ogromny krater. Nikt nie został ranny, ale ziemia pochłonęła cały sprzęt, a z dziury uwolnił się niebezpieczny metan. Postanowiono go podpalić, licząc na to, że szybko się wypali i wszystko będzie dobrze. Pożar wzniecono w 1971 roku, a ogień płonie aż do dzisiaj. Stał się nawet atrakcją turystyczną. Prawdopodobnie będzie się palił aż do powrotu Jezusa. Gdzie znajduje się piekło? Czy właśnie tam? Będziemy o tym rozmawiać dzisiaj w programie Apokalipsa Teraz. Dzisiejsze studium jest mi bardzo bliskie, ponieważ poznanie prawdy w tej kwestii zmieniło moje życie. Porozmawiamy o tym, co Biblia mówi na temat zapłaty dla bezbożnych. Mam nadzieję, że nikt z nas nie planuje tego doświadczyć, ale zrozumienie nauczania Biblii w tej kwestii wpływa na nasze postrzeganie Boga. Istnieje wiele różnych poglądów na ten temat. Niektóre z nich całkowicie sobie zaprzeczają. Jedni mówią, że nie ma żadnej kary dla bezbożnych, bo wszyscy będą zbawieni, więc nie ma piekła. Inni wyobrażają sobie salę odrażających i trwających przez wieki tortur. Gdzieś pośrodku tych dwóch ekstremów leży prawda biblijna. Jak zwykle jednak wyszliśmy na ulicę i zapytaliśmy naszych przyjaciół, co mają do powiedzenia na ten temat. Dzisiejszy wykład nosi tytuł Ogień Ostateczny. Co amerykańscy obywatele myślą na temat piekła? Wydaje mi się, że zmierzysz się tam ze wszystkimi swoimi strachami. Raz po raz przeżywasz swoje największe koszmary. Myślę, że w piekle jest ciepło. Nie wydaje mi się, że płonie tam pożar, ale temperatura jest naprawdę wysoka, jak w przypadku gorącej jogi. Może być nawet tutaj. Sprawiasz, że twój czas na ziemi jest albo niebem, albo piekłem. Myślę, że chodzi o to, iż twój umysł nadal żyje, ale jest całkowicie odizolowany od reszty ludzkości. Wszystkie najgorsze rzeczy, jakie kiedykolwiek mogłyby się zdarzyć. Zero alkoholu, zero przystojnych facetów, wszystko, czego nienawidzisz. Piekło. Prawdopodobnie jak niebo, to rzeczywistość duchowa, w której przebywasz z szatanem i zbuntowanymi aniołami. Ostatnio jechałem przez miasto Gary w Indianie i wydało mi się ono bardzo złym miejscem, ale nie zauważyłem tam ognia. Na pewno nie tutaj, bo dzisiaj jest dość zimno. Wierzę, że istnieje piekło, bo źli ludzie zasługują na jakiś rodzaj kary. To coś jak wyrok. Popełniasz przestępstwo i zostajesz ukarany. Wierzę, że na ziemi żyjemy w czymś na kształt nieba i piekła. Ma to w jakiś sposób zmotywować ludzi do lepszego życia tutaj, na ziemi, żeby w momencie śmierci niczego nie żałowali. Nie wiem, bo nigdy nie byłam w piekle i mam nadzieję, że nigdy tam nie trafię. Do piekła trafią ci, którzy naruszają prawa, zasady i przykazania Stworzyciela. Każdy, kto utrudnia życie innym. Sami widzicie, przyjaciele, że ludzie nie mają pojęcia, czego Biblia uczy na temat piekła. Ponieważ według nich piekło może być wszędzie. Myślę, że w czasie naszego studium odkryjecie, iż w Słowie Bożym możemy znaleźć dobrą nowinę na temat piekła. Zanim przejdziemy do naszego studium, zajrzyjmy do Apokalipsy. W 20 rozdziale tej księgi czytam od wersetu 11. I widziałem wielki biały tron i siedzącego na nim, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo, miejsca im nie znaleziono. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed obliczem Bożym, i księgi zostały otwarte. I inna księga została otwarta, to jest księga życia. I osądzeni zostali umarli według ich uczynków, zapisanych w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli. Także śmierć i otchłań wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni każdy według swych uczynków. A śmierć i otchłań zostały wrzucone do jeziora ognistego. To jest druga śmierć. A jeśli ktoś nie został znaleziony w Księdze Życia, został wrzucony do jeziora ognistego.
To jest ten fragment. Jak zwykle zajrzymy do Biblii i znajdujących się w niej opowieści związanych z tym tematem, których celem jest pomóc nam zrozumieć teologię. Być może pamiętacie z Księgi Rodzaju historię Lota, bratanka Abrahama. Biblia mówi, że Lot i Abraham mieli tyle majątku, że nie mogli już dłużej koegzystować. Abraham powiedział, jeśli ty pójdziesz na wschód, ja pójdę na zachód. Jeśli ty wybierzesz północ, ja wybiorę południe. Wybierz ziemię, na której chcesz mieszkać. Musimy się rozdzielić, żeby pozostać przyjaciółmi. Lot spojrzał na południe, na Dolinę Jordanu. Wyglądała jak ogród Boży, nawodniona i piękna. Postanowił więc, że rozbije swoje namioty w okolicy Sodomy i Gomory, miast na równinie. Księga Rodzaju 13:13. Ale ludzie w Sodomie byli źli i bardzo grzeszni. Nie uszło to uwadze Boga. Jakiś czas później powiedział do Abrahama, zamierzam osądzić te miasta. A wtedy Abraham modlił się i wstawiał się za swoim bratankiem Lotem. Posłani tam zostali aniołowie, żeby uratować Lota przed zniszczeniem, które miało przyjść na te bezbożne miasta. Powiedzieli do niego, uciekaj, abyś ocalił swoje życie. Nie oglądaj się wstecz, uciekaj na górę, abyś nie zginął. Użyte tutaj słowo zginąć oznacza być pochłoniętym, spalonym. Wtedy Pan spuścił deszcz siarki i ognia od Pana z nieba na Sodomę i Gomorę. I spojrzał w stronę Sodomy i Gomory, mowa o Abrahamie, i zobaczył, a oto dym wychodził z tej ziemi jak dym z pieca. Abraham obserwował to z Doliny Jordanu i widział ogromną chmurę dymu. Miasta nawiedziła straszliwa katastrofa. Przez swoich aniołów Bóg ostrzegł Lota i jego rodzinę. Nie odwracajcie się, uciekajcie w góry, nie patrzcie za siebie. Biblia mówi jednak, i obejrzała się jego żona, idąc za nim, i stała się słupem soli. Jeśli obecnie udacie się nad południową część Morza Martwego, zobaczycie, że jest tam wielki, słony basen i każdego roku wydobywa się z niego tony soli. Na jego brzegu znajduje się wiele słupów soli i lokalni mieszkańcy spierają się między sobą, które z nich to żona Lota. Jestem pewien, że gdziekolwiek znajdował się jej posąg, już dawno go tam nie ma. Patrząc na tę historię jako tło, dowiemy się, co Biblia mówi na temat piekła. Pytanie pierwsze. Jakie dwa miasta Biblia podaje jako przykład zniszczenia bezbożnych? Tak więc ta historia to przykład. W drugim liście Piotra 2:6 czytamy. I miasta Sodomę i Gomorę, obracając w popiół, skazał na potępienie, stawiając je jako przykład dla tych, którzy żyją bezbożnie. Po prawej stronie ekranu widzicie zdjęcie pewnych opustoszałych gór znajdujących się w okolicy, w której, jak się uważa, zlokalizowane były Sodoma i Gomora. Wrzucam to jako mały, niesamowity fakt. Mam kilku przyjaciół, którzy prowadzili tam prace wykopaliskowe. Cały ten górski teren pokrywa warstwa skamieniałego popiołu i wśród tego pyłu w skałach co jakiś czas osadzone są kulki siarki. Czasami podnosili takie kulki i przywozili, żeby mi je pokazać. Wybaczcie mi, że na chwilę wyjdę z kadru, ale chcę wam to pokazać. Nie chcę jednak trzymać tego zbyt blisko miejsca, w którym przemawiam, ponieważ to naprawdę pachnie jak siarka. To jedna z tych kulek. To jedyne miejsce na świecie, gdzie można znaleźć kulki siarki osadzone gęsto w ziemi, tak jakby spadły w postaci deszczu. Niektóre z nich przed uderzeniem natrafiły na kurz lub pył, zgasły i pozostały w takiej postaci. Kiedyś podczas podobnych seminariów robiłem eksperymenty. Brałem zapałkę, przykładałem ją do krawędzi, a ona zaczynała palić się na niebiesko. To był duży błąd. Wiecie, jaki zapach wydziela płonąca siarka, jak zepsute jajka. Przestałem więc to robić. Poza tym nie chciałbym, żeby w naszym studiu włączyły się zraszacze przeciwpożarowe. Nie wspominając już o tym, że zaczynam mieć problem, kiedy w ogóle czuję ten zapach. Chciałem wam tylko pokazać, że są prawdziwe. Mam tutaj chusteczkę, żeby wytrzeć ręce, bo nie chciałbym mieć siarki w oczach, gdybym przez przypadek ich dotknął. W każdym razie jest to namacalny dowód na to, że Sodoma i Gomora naprawdę istniały. To prawdziwe miejsce historyczne. Kiedy bezbożni zostaną zniszczeni w ogniu piekielnym?
2 Piotra 2:9. Umie Pan niesprawiedliwych zachować na dzień sądu dla ukarania. Zostaną zachowani. I dalej, słowo, które wypowiedziałem, ono osądzi go w dniu ostatnim. Biblia mówi, że obecnie nikt nie pali się w piekle. Stanie się to, kiedy Pan powróci, odbędzie się sąd. Czytaliśmy o tym w Apokalipsie 20. Po sądzie przed wielkim białym tronem. Myślę, że zrozumienie tego jest bardzo ważne, ponieważ spotykam ludzi martwiących się, że ich bliscy lub przyjaciele, którzy zmarli, nie prowadzą zbyt dobrego życia, po śmierci trafili do miejsca męki. Ludziom trudno wyobrazić sobie, że dziecko, małżonek lub inny członek rodziny, którego stracili, pali się, krzycząc i wyjąc z bólu, podczas gdy oni chodzą po ziemi. Pamiętam, jak wiele lat temu zadzwoniłem do pewnej stacji radiowej. Był to program, w którym odpowiadano na pytania biblijne. Mieszkałem wtedy w górach i jedyne, co miałem, to radio. Ludzie dzwonili i zadawali pytania. Zadzwoniła tam pewna studentka i powiedziała: chciałabym wierzyć w Jezusa, ale trudno jest mi kochać Boga, który bierze mające skłonność do grzechu obiekty swojego stworzenia, i jeśli nie prowadzą one pobożnego życia, na całe wieki wrzuca je do ognia i siarki, każąc je w ten sposób za jedno krótkie życie. Redaktor odpowiedział: cóż, kim jesteśmy, żeby kwestionować Boże decyzje? On jest Bogiem i może robić, co zechce. Pomyślałem wtedy, że to dobra odpowiedź. Ale potem zadzwoniła pewna matka i nigdy nie zapomnę tej udręki w jej głosie. Powiedziała: bracie, zwracając się do mężczyzny, który odpowiadał na pytanie. Kilka tygodni temu mój syn zginął w wypadku samochodowym. Zmarł na miejscu. Uderzył w drzewo. Pił alkohol, nie wyznawał Chrystusa, ani nie prowadził chrześcijańskiego życia. Muszę wiedzieć, czy teraz smaży się w piekle? Gospodarz programu starał się uniknąć bezpośredniej odpowiedzi, bo widział, że to dla niego bardzo trudne, ale ona go naciskała. Odrzekł więc: zgodnie z Biblią, jeśli zmarł, nie będąc zbawionym, znalazł się w piekle. Słychać było, że kobieta aż się zakrztusiła i odłożyła słuchawkę. Tak bardzo się tym przejąłem, że wskoczyłem do samochodu i jechałem ponad 30 kilometrów do najbliższego telefonu. Było to w czasie, gdy w górach nie było jeszcze sieci komórkowych. Sam też nie miałem telefonu, więc udałem się do przyjaciela, zadzwoniłem do radia. To był cud, że w ogóle się tam dodzwoniłem. Pozwólcie, że powiem, co na ten temat mówi Biblia. Miałem nadzieję, że ta matka nadal nas słucha. Temat, który dzisiaj studiujemy, był dla mnie wyzwalający. Kiedy dorastałem, chodziłem do wielu różnych szkół, włączając w to 2 czy 3 szkoły religijne. W jednej z nich mówiono, że jeśli jesteś dobry, idziesz do nieba, a jeśli jesteś zły, idziesz do piekła. Jest to miejsce, do którego idziesz zaraz po śmierci i tam smażysz się przez wieczność w ogniu i siarce, wrzeszcząc i zwijając się z bólu. Zacząłem się nad tym zastanawiać, bo oczywiście nie chciałem palić się nawet przez minutę. Nie potrafiłem wyobrazić sobie, że mógłbym palić się przez godzinę. A co dopiero myśleć o osobie, która pali się przez setki lat i o tym, że tak będzie wyglądać jej egzystencja przez wieczność. Ogień, 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 żadnej ulgi. Kilka lat temu widzieliśmy w wiadomościach coś strasznego. Tak naprawdę nie zostało to pokazane, ale o tym opowiadano. Państwo islamskie schwytało jordańskiego pilota. Zamiast ściąć mu głowę, wsadzili go do klatki, oblali go substancją łatwopalną i podpalili, wszystko nagrywając. Nie oglądałem tego nagrania, na samą myśl dostawałem dreszcze. Każdy reporter, każdy kościół powtarzał: co za potwory, jak można zrobić coś takiego? A przecież są chrześcijanie, którzy uważają, że właśnie w ten sposób Biblia przedstawia to, co Bóg robi ze swoimi zgubionymi dziećmi. Zanim więc zmienicie kanał, pozwólcie, że coś wam powiem. Wierzę, że istnieje jezioro ognia. Wierzę, że Biblia uczy, iż piekło istnieje. Ale nie wierzę, że ktokolwiek smaży się w nim teraz. Jezus opowiedział przypowieść o pszenicy i konkolu. Czytamy w niej, że kiedy Pan przyjdzie, oddzieli od siebie chwasty i dobre zboże.
Chwasty zostaną zebrane na jedno miejsce i spalone. Dobry plon zostanie złożony w stodole. Kiedy to się stanie? Mateusz 13:40. Jezus powiedział, jak więc zbierają kąkol i palą w ogniu, tak będzie przy dokonaniu tego świata. Pośle Syn Człowieczy swoich aniołów, a oni zbiorą tych, którzy czynią nieprawość i wrzucą ich do pieca ognistego. Kiedy się to stanie? Przy końcu świata. Jeszcze się to nie stało. Nikt więc nie smaży się w piekle teraz. Skoro zmarli bezbożni nie są jeszcze w piekle, co się z nimi teraz dzieje? Ostatnio studiowaliśmy temat śmierci, więc znamy odpowiedź. W Ewangelii Jana 5:28-29 czytamy. Nadchodzi godzina, czas przyszły, jeszcze się to nie stało, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos. I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie na potępienie. Niegodziwy jest zachowany na dzień zatracenia. Zaprowadzą go do grobu i zostanie w grobowcu. Księga Hioba 21:30 i 32. Pozostanie w grobowcu do końca świata. Teraz nikt nie smaży się w piekle. Jaka więc jest zapłata albo kara za grzech? Moim zdaniem to niezwykle ważny element tego studium. Pan powiedział do Adama i Ewy, jeśli zgrzeszysz, umrzesz. Szatan stwierdził, nie umrzecie. Rzymian 6:23. Zapłatą za grzech jest śmierć, zaś darem łaski Boga życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Są tylko dwie opcje. Przez Jezusa otrzymujesz życie, bez Niego nie masz życia. Biblia nie mówi, że znajdujesz się w stanie półświadomości i się palisz. Nie jesteś nieśmiertelną duszą, tylko Bóg posiada nieśmiertelność. W Biblii czytamy, że jeśli wierzymy w Jezusa, mamy życie. Jeśli nie wierzymy, giniemy, przestajemy istnieć. Ostatecznie zostaniesz ukarany zgodnie z tym, co zrobiłeś i spłoniesz. Pozwólcie, że przytoczę więcej wersetów, żeby to udowodnić. Bóg powiedział do Adama i Ewy, oby teraz nie wyciągnął swej ręki i nie wziął z drzewa życia i nie jadł i żył na wieki. Innymi słowy, Bóg nie chciał, żeby człowiek był nieśmiertelnym grzesznikiem i postanowił zagrodzić drogę do drzewa życia aż do momentu, gdy zostaniemy zbawieni przez krew Jezusa. Nie możemy jeść z drzewa życia. Czytamy, aby nie jadł i nie żył na wieki. Inaczej mówiąc, jeśli nie jesz z drzewa życia, nie żyjesz wiecznie, nie jesteś nieśmiertelny. Karą była śmierć. Tak, będzie zmartwychwstanie bezbożnych i sąd nad nimi, ale potem zostaną wrzuceni do jeziora ognia. Zostaną ukarani zgodnie z tym, na co zasłużyli. Spójrzmy na więcej wersetów. Jakie są jedyne dwie opcje dla każdego człowieka, dla całej ludzkości? Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. W Księdze Powtórzonego Prawa 30 czytamy, oto położyłem przed Tobą dziś życie i dobro, i błogosławieństwo oraz śmierć i zło i przekleństwo. Nie ma trzeciej opcji. Jezus powiedział, jeśli nie jesteś ze mną, jesteś przeciwko mnie. Jeśli masz Syna, masz życie. Jeśli nie masz Syna, masz śmierć. To sprawa życia i śmierci. Nie chodzi o życie w niebie lub życie w piekle. Życie wieczne otrzymają tylko odkupieni. Zastanówcie się. Jaka jest kara za grzech? Przed chwilą o tym czytaliśmy. Śmierć, prawda? Karą za grzech jest śmierć. Czy Jezus poniósł naszą karę? Umarł na krzyżu. Jeśli karą za grzech jest wieczne smażenie się w ogniu, Jezus poniósł tylko część kary. Był na krzyżu, straszliwie cierpiał, zapłacił za wszystkie nasze grzechy. Umarł, został ukarany i zmartwychwstał. W Księdze Daniela król mówi, jeśli ktokolwiek przez 30 dni będzie modlił się do innego Boga niż król, zostanie wrzucony do lwiej jamy, co oznacza wyrok śmierci. Ale król nie chciał, żeby Daniel tam trafił. Próbował go ratować, ale musiał wypełnić literę prawa. Bóg jest miłującym ojcem, ale jest również królem i musi wypełnić prawo, które mówi, że karą za grzech jest śmierć. Jezus wziął naszą karę na siebie. Daniel trafił do jaskini lwów, spędził tam jedną noc, a potem został z niej wyciągnięty, ponieważ król stwierdził, wypełniłem wszystkie wymagania prawa i teraz mogę go uwolnić. Daniel nie został tam na zawsze.
Miałem pewne doświadczenie. To jest zdjęcie, które zrobiłem w tym roku w czasie jazdy samochodem. Nie wiem, z jakiej części naszego kraju jesteście albo z jakiego kraju nas oglądacie, ale w tym roku mieliśmy tutaj gigantyczne pożary. Prawdopodobnie największe w całej historii Kalifornii. 2 lata wcześniej wybuchło u nas wiele pożarów, ale tym razem przyniosły one o wiele więcej zniszczeń. Mieszkamy w starym domu na wzgórzach, w hrabstwie Mendocino w północnej Kalifornii. Widzieliśmy z niego uderzenie pioruna. Następnego dnia pracowałem poza domem na wzgórzach. Zapowiedziałem Karen, że będę pracował, aż się ściemni, a potem użyję skrótu. 2 godziny po leśnej drodze gruntowej, żeby zaoszczędzić trochę czasu i szybciej wrócić do domu. Słońce zaszło, dotarłem do zakrętu i w tym momencie zobaczyłem pożar. Widać go na tym zdjęciu. Dojechałem do kolejnego zakrętu i zobaczyłem kolejny pożar. Nie chciałem zawracać, ponieważ to oznaczało długą, 6-godzinną podróż. Pomyślałem, dam radę. Jechałem więc dalej i za którymś z kolejnych zakrętów zobaczyłem to. Mam jeszcze kilka innych zdjęć. Powiedziałem do siebie, może to tylko kawałek, przez który mogę się przedrzeć. Pojechałem więc dalej, ponieważ początkowo ogień płonął tylko po jednej stronie drogi. Jednak w miarę jak jechałem, zaczął obejmować również drugą stronę. Cofnąłem się więc około 400 metrów, ale nie chciałem zawracać. Stwierdziłem, że dam radę. Pojechałem więc jeszcze dalej, ale wtedy poczułem, że dym wypełnia moje auto i blokuje reflektory. Zapytałem samego siebie, Doug, czy naprawdę chcesz tak umrzeć? Byłaby to dla mnie jedna z najgorszych rzeczy, które mogłyby się zdarzyć. Być uwięzionym przez ogień. Pomysł, że Pan wrzuciłby kogokolwiek do takiego ognia i palił go przez wieczność. Oczywiście wydostałem się stamtąd. Tego wieczoru przyjaciel napisał do mnie, że droga wyjazdowa również została zablokowana przez pożar. Przez kilka godzin błądziłem po górach, żeby znaleźć wyjście. Modliłem się, ponieważ wiedziałem, że ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia. Ostatecznie był to największy pożar w całej historii Kalifornii. Strawił ponad 1,5 miliona hektarów niedaleko naszego domu. Chyba nikt z nas nie chciałby zakończyć życia w pożarze. Co stanie się z bezbożnymi w ogniu piekielnym? Czytamy, jeszcze chwila, a nie będzie niegodziwego. Niegodziwi zaś wyginą, jak dym się rozwieją. Psalm 37, wersety 10 i 20. Wyginą, rozwieją się, przestaną istnieć. W jaki inny sposób Bóg miałby to powiedzieć? On stara się nam przekazać, że bezbożni zostaną spaleni, zostaną ukarani. Spłoną, zginą, nie będzie ich, znikną, zostaną zniszczeni. Spójrzmy na kolejne wersety. Malachiasz 4, wersety 1 i 3. Oto bowiem nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy czyniący niegodziwie będą jak ściernisko. I spali ich ten nadchodzący dzień. I podepczecie bezbożnych, gdyż będą prochem pod waszymi nogami. Po prawej stronie widzicie przerażające zdjęcie. Zostało zrobione w Pompejach. Kiedy miałem 16 lat, mieszkałem na łodzi, którą żeglowaliśmy po świecie. Pewnego razu odwiedziliśmy ruiny 2 miast, Pompejów i Herkulanum, leżących u stóp wulkanu o nazwie Wezuwiusz, który wybuchł około 73 roku naszej ery. Mieszkańcy byli kompletnie zaskoczeni, chociaż nie powinni, ponieważ kilka dni wcześniej czuli, że ziemia się trzęsie, niektóre źródła przestały płynąć. Zostali jednak w mieście, które było siedliskiem niemoralności. W ruinach odkryto, że na każdym kroku były domy publiczne, malowidła na ścianach były bardzo odważne. Wielu rzymskich żołnierzy spędzało tam wakacje. Zostawiam to waszej wyobraźni. Niektórzy twierdzą, że był to rodzaj sądu nad tym miastem. Wszystkich tych ludzi zabił gorący pył i gaz. Udusili się, a potem zostali pogrzebani pod gruzami. Ich ciała zostały tam zakopane na 1800 lat, aż ktoś odkrył ruiny. Okazało się, że do pustych komór można wlać gips i otrzymać sylwetki ludzi, którzy zginęli w tej okropnej katastrofie. To przywodzi na myśl Sodomę i Gomorę. Chwała Panu, że nie płoną aż do dzisiaj. Gdzie będzie zlokalizowany ogień piekielny? W Apokalipsie 29:9 czytamy. I weszli na szerokość ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I zszedł ogień od Boga z nieba i pożarł ich. Znów mamy to słowo. Pożarł, pochłonął.
Zawsze powtarzam, jeśli chcecie wiedzieć, co oznacza słowo pożerać, zaproś mnie na meksykańską kolację. Na pewno nic nie zostanie. Tak więc oni spłoną. Zauważcie, że nie czytamy tutaj, iż piekło znajduje się tam pod ziemią. Zaczęliśmy nasz wykład od wspomnienia o wrotach piekieł w Turkmenistanie. Grecy wierzyli, że pod ziemią mieszka bóg Wulkan. Od tego pochodzi słowo wulkan, z którego wydostaje się gorąca lawa. Ludzie pomylili tego greckiego boga z szatanem i uważają, że on jest odpowiedzialny za to gorące miejsce pod ziemią. Powodem tego zamieszania jest fakt, że w Biblii są cztery słowa tłumaczone jako piekło. Pierwsze to Hades, które pochodzi z mitologii greckiej i wiąże się z Plutonem, odpowiedzialnym za mroczne miejsce, do którego przybywają zmarli. Następnie mamy wyraz Gehenna, żydowsko-greckie słowo na określenie doliny Hinnom, otaczającej Jerozolimę i będącej swego rodzaju wysypiskiem śmieci. Często pełno było na nim tlących się szczątków, ponieważ Izraelici palili rzeczy, żeby zabić smród. Roiło się tam od robaków, bo wyrzucali tam zwierzęta nieczyste. Dlatego Jezus powiedział, nie chcecie być w Gehennie. I dodał, gdzie ich robak nie umiera, a ogień nie gaśnie. Ten śmietnik bez przerwy się palił i był pełen odpadów i nieczystości. Następnie mamy słowo, które pojawia się tylko raz. Znajdujemy je u Piotra. Brzmi ono Tartar i oznacza miejsce najgłębszej ciemności. I wreszcie najczęściej spotykane w Starym Testamencie słowo Szeol, które oznacza po prostu grób. Biblia mówi nawet o Dawidzie i innych osobach. Grób, do którego idzie każda z nich, nazywany jest Szeol. Czasami tłumaczy się to jako piekło, co jest mylące. Oznacza ono po prostu poniżej. Nie oznacza, że jest tam płonące miejsce, do którego ludzie idą po śmierci. Czytamy. A żywioły rozpalone stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są na niej, będą spalone. Gdzie będzie płonąć piekło? Na ziemi. Ogień przyjdzie od Boga na ziemię. Piekło będzie więc płonąć tutaj, w Sacramento, w pobliskim mieście. Kiedy bezbożni zostaną osądzeni, ogień spadnie z nieba i utworzy jezioro ognia, którego Bóg użyje, aby oczyścić świat. Czy szatan będzie odpowiedzialny za ogień piekielny? Pewnie widzieliście komiksy lub opowieści przedstawiające diabła z widłami, które służą mu rzekomo po to, by dopilnować, by wszyscy ludzie gotowali się równomiernie w czasie odbywania swojej kary. Czy możemy ufać szatanowi i jego sprawiedliwości? Czy chcielibyśmy, żeby zarządzał piekłem? Nie. Oczywiście, że nie jest odpowiedzialny za ogień piekielny. Oto pewien niesamowity fakt, z którego możemy wyciągnąć wnioski na temat tego, czy szatan zarządza piekłem. Po lewej stronie mamy typowy obraz przedstawiający diabła w piekle. Po prawej widzimy greckiego boga Plutona ze swoim trójzębem i piekielnymi ogarami. Pewnie o nich słyszeliście. Ma nawet rogi. Ten obraz pochodzi więc z mitologii greckiej. W średniowieczu zaczęto przeszczepiać pewne elementy mitologii greckiej do chrześcijaństwa i pomieszano te dwie religie. Na jednym z kolejnych wykładów powiemy więcej na ten temat. Niestety to prawda, że w wiekach średnich ludzie byli przerażeni ideą piekła. Wspomniała o tym jedna z osób w ankiecie ulicznej. Stworzono tę przerażającą naukę, ponieważ pozwalała ona manipulować ludźmi za pomocą strachu. Można było powiedzieć, twój bliski umarł zgubiony i teraz smaży się w piekle. Jeśli jednak złożysz odpowiedni dar, wyciągniemy go z czyśćca lub z otchłani. Nigdzie w Biblii nie znajdziecie nauki o czyśćcu. Wiąże się ona z ideą oczyszczania. Będą zbawieni, ale jeszcze nie są wystarczająco dobrzy, muszą się trochę posmażyć. Jeśli jednak złożysz ofiarę, zmówisz odpowiednią ilość modlitw, możesz ty uratować ich od piekła. To także herezja, ponieważ tylko Jezus może kogokolwiek zbawić. My możemy modlić się za innych, ale nie możemy określić ich przeznaczenia. Kiedy umierają, Jezus staje się ich sędzią. Ta fałszywa nauka była często wykorzystywana przez Kościół do manipulowania ludźmi za pomocą strachu. Czytamy. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki. Czy szatan zarządza piekłem, czy sam tam zmierza? Nie jest odpowiedzialny za piekło, ale on i jego aniołowie sami się tam znajdą. Czy ogień piekielny kiedykolwiek zgaśnie? Myślę, że zrozumienie tej kwestii jest bardzo ważne.
Nie będzie to węgiel do ogrzania się, ani ogień, przy którym można by posiedzieć. I podepczecie bezbożnych, czytaliśmy już ten werset, tak, że będą prochem pod waszymi stopami. Biblia mówi, że kiedy wyruszymy z Nowego Jeruzalem, na gruzach starego oczyszczonego świata, Bóg uczyni nowe niebo i nową ziemię. Nowy świat, w którym nie będzie bólu i cierpienia. Czytamy, błogosławieni cisi, bowiem oni odziedziczą ziemię. Mówi się, że najżyźniejszą glebę na świecie można znaleźć w miejscach takich jak Hawaje, gdzie wybuchające wulkany i tworzące się pierścienie ognia przyczyniły się do powstania bardzo bogatej ziemi. Widzimy to na Hawajach. Kilka lat po przepływie lawy wszystko zaczyna się rozwijać, rosnąć i zielenieć. Na tej oczyszczonej planecie Bóg stworzy piękne nowe niebo i nową ziemię, gdzie zamieszkają sprawiedliwi. Czy w piekle zginie zarówno ciało, jak i dusza? Niektórzy mówią, okej, Doug, zgadzamy się z tobą. Ciało nie płonie przez wieki, ale dusza jest nieśmiertelna i ona płonie przez wieczność. Mam nadzieję, że wierzycie w to, co Jezus powiedział na ten temat. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Co zostanie zniszczone w piekle? Tylko ciało? Co powiedział Jezus? Dusza i ciało zniszczone w piekle. W księdze Ezechiela 18 czytamy, dusza, która grzeszy, ta umrze. Nie ma tutaj mowy o tym, że dusza oddzieli się od ciała i nadal będzie posiadała świadomość. Istniejemy w naszych ciałach, chyba że otrzymamy od Boga jakąś nadprzyrodzoną wizję. Dla kogo wzniecony zostanie ogień piekielny? Mateusz 25:41. Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Tutaj mamy odpowiedź. Bóg nie chce, żebyś znalazł się w piekle. Szatan i upadli aniołowie, którzy podążali za Lucyferem, znajdą swój ostateczny koniec w jeziorze ognia. W 12 rozdziale Apokalipsy czytamy, zszedł do was diabeł, pałający wielkim gniewem, wiedząc, że ma niewiele czasu. Często, gdy Jezus spotykał demony, one mówiły, Jezusie, Synu Boga, wiemy, kim jesteś. Przyszedłeś tu przed czasem, żeby nas dręczyć? Wiedzą, że przyjdzie dzień ich sądu, że ten czas nadchodzi. Ci, którzy nie ufają Panu i Go nie kochają, podzielą los szatana. W Mateuszu 25 Jezus powiedział, byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Pragnąłem, a nie daliście mi pić. Nagi, a nie ubraliście mnie. Chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Panie, kiedy tak było? Czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Jeśli prowadzimy samolubne życie, tak jak upadli aniołowie, podzielimy los diabła i jego demonów. Jeśli jednak pozwolimy Panu wejść do naszych serc i nas przemienić, podzielimy los Jezusa i będziemy z Nim w niebie. Są tylko dwie opcje. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok. Apokalipsa 20:10. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Opowiem wam krótką historię. Wiele lat temu podróżowałem po Teksasie, kiedyś tam mieszkałem. Jechałem Mazdą GLC, małym japońskim palnikiem do ryżu. Była Wigilia. Minąłem pewną rodzinę, mąż, żona i dwie córki. Stali na poboczu pośrodku wielkich połaci zachodniego Teksasu. Ich samochód się zepsuł, maska była podniesiona. Lubię pomagać ludziom, kiedy mam taką możliwość, a poza tym kiedyś byłem mechanikiem. Zjechałem na pobocze i zacząłem z nimi rozmawiać. Okazało się, że wysiadł im alternator. Zaproponowałem, że wezmę ich na hol i pojedziemy do mojego domu, oddalonego około 12 kilometrów od tamtego miejsca i może coś wymyślimy. Bardzo zabawny obrazek. Mała Mazda holująca dużego starego Cadillaca po drogach Teksasu. Dotarliśmy na miejsce. Stwierdziłem, potrzebujecie nowych szczotek do alternatora, więc naprawimy to dopiero jutro. Gdy znajdziemy sklep, może spędzicie tutaj noc. Byli pośrodku niczego, żadnego hotelu. Z wdzięcznością przyjęli moją propozycję.
On był pastorem baptystycznym. Zaczęliśmy rozmawiać i w rozmowie wypłynął temat piekła. Powiedziałem, wiesz, bracie, mój tata był baptystą, więc mojego pierwszego chrztu dokonał baptysta. Dlatego dobrze wiem, w co wierzysz w tej kwestii. Jednak opierając się na Biblii, nie mogę się z tobą zgodzić. Przeczytałem mu kilka wersetów. Dodałem, Biblia mówi, że bezbożni zostaną spaleni, zniszczeni, pochłonięci, przestaną istnieć, że w niebie nie będzie smutku, płaczu ani cierpienia. Pokazałem mu całe mnóstwo tekstów biblijnych. Przez chwilę chodził tam i z powrotem, a potem usiadł w milczeniu. Może dlatego, że go ugościłem. W końcu jednak odezwał się. Bracie Doug, czytałem już te wersety i dały mi one do myślenia. Jeśli jednak powiem wyznawcom, że nawet kiedy umrą zgubieni, nie pójdą do piekła, przestaną przychodzić do kościoła. Tak mi powiedział. Zapytałem, przychodzą do kościoła, bo boją się piekła? To rodzaj polisy ubezpieczeniowej? Nie przychodzą do kościoła, bo kochają Pana i chcą Mu służyć? Przyznaję, że pragnienie, aby znaleźć się w niebie oraz chęć uniknięcia piekła może stanowić dla wierzącego dobry punkt startowy. Jeśli jednak ludzie przez lata przychodzą do kościoła i jedyną motywacją jest samolubstwo, nie chcą trafić do piekła, chcą iść do nieba, nie zrozumieli, na czym polega chrześcijaństwo. Powinno ono być motywowane miłością do Boga i do bliźniego. A tak wielu ludzi traktuje chodzenie do kościoła jak polisę na życie. To tragiczne. Najgorsze, że to zmienia ich obraz Boga. Postrzegają go jako swego rodzaju sadystę, który męczy ludzi przez wieczność za grzechy krótkiego życia. Zastanówcie się nad tym. Wybaczcie, ale nie mieści mi się to w głowie. Idea, że ludzie przez wieczność płoną w ogniu bez względu na to, jakie są ich grzechy, oznacza, że Adolf Hitler, Józef Stalin lub Pol Pot, odpowiedzialni za śmierć milionów ludzi, wydaje mi się, że patrząc na historię, Stalin wygrywa tę rywalizację. Oni wszyscy będą płonąć w piekle przez taki sam czas jak Kain, który zabił jedną osobę swojego brata. Czy to sprawiedliwe? Wyobraźcie sobie nastolatka, który osiągnął wiek poczytalności. W wyniku depresji odebrał sobie życie. Największy odsetek samobójstw odnotowuje się wśród nastolatków. Mamy więc 15-letniego dzieciaka, który się pogubił i odebrał sobie życie. Ponieważ umarł zgubiony, trafia do piekła i przez wieczność smaży się w nim obok Adolfa Hitlera. Za grzechy 15 lat swojego życia. Gdzie w tym sprawiedliwość? A potem po miliardach lat dzieciak wypływa na powierzchnię Jeziora Ognia, wołając do Boga. Jak długo jeszcze? A Bóg odpowiada, to dopiero początek. I z powrotem wpycha go do ognia. Właśnie w to wierzą niektórzy ludzie i kaznodzieje. Nic dziwnego, że porzucają chrześcijaństwo. Czy wiecie, dlaczego Darwin odwrócił się od chrześcijaństwa? Ponieważ stracił dziecko i wierzył w bajki na temat piekła. W to, że jego dziecko będzie płonąć na wieki. Słynny ateista Ingersoll, Thomas Paine, Voltaire, wszyscy oni słyszeli naukę o piekle i pomyśleli, jeśli to prawda, Bóg jest potworem. Wielu ludzi odwraca się od Boga, bo niewłaściwie rozumieją tę kwestię. Być może powiecie, że podchodzę do tego emocjonalnie. Nie wiem jednak, czy potrafiłbym kochać takiego Boga, służyć Mu tylko z powodu strachu. Kiedy dowiedziałem się, że Bóg jest Bogiem miłości, to zmieniło wszystko. W jaki sposób Biblia opisuje zniszczenie bezbożnych przez Boga? Czy to jest coś, co Go cieszy? Pan powstanie, by dokonać swego dzieła, swego dziwnego dzieła, by spełnić swe zadanie, swe tajemnicze zadanie. Widzicie? Miłość Boża jest błogosławieństwem. Bóg uwielbia kochać, dawać życie. Który rodzic cieszy się, kiedy musi ukarać swoje dziecko? Jeśli karanie dziecka sprawia mu przyjemność, coś złego musi dziać się w jego umyśle i sercu. To sadyzm, coś złego. Czasami musimy to zrobić, ponieważ kochamy nasze dzieci. Ale żaden rodzic nie robi tego dla przyjemności. Bóg również nie cieszy się z tego. To jest jego dziwne dzieło. Jezus pragnie dawać życie. Kiedy mieszkałem w górach, dzieliłem się z wami moim świadectwem, więc jeśli je słyszeliście, wiecie, że przez półtora roku mieszkałem w jaskini. Kiedy tam mieszkałem, miałem kota, którego nazwałem Przybysz.
Karmiłem go kocią karmą, ale chciałem też, żeby oczyścił jaskinię z myszy. Problem polega na tym, że koty nie zachowują się jak psy. Kiedy pies złapie mysz albo inne stworzenie, połyka je w całości, nawet nie przeżuwając. Ale nie kot. On chce wyciągnąć jak najwięcej ze swojej zdobyczy i lubi bawić się ze swoim jedzeniem. Tak więc zawsze, gdy przybysz złapał mysz, bawił się z nią przez chwilę. Za każdym razem było mi szkoda tego małego stworzenia. Łapał ją, potem wypuszczał i znowu się na nią rzucał. Pewnego dnia byłem w jaskini. Był wieczór i właśnie gotowałem makaron. Przybysz lubił chwalić się przede mną, że złapał mysz lub szczura. Zatapiał swoje małe zęby w ciałku tego stworzenia i przynosił je, żeby mi pokazać. Upuszczał je na piasek. Zwierzątko próbowało uciekać, a on znowu się na nie rzucał. Pozwólcie, że zrobię małą dygresję. Pewnego razu tę jego zabawę obserwowała z drzewa mała sowa. Przybysz wypuścił mysz, dając jej fory, żeby sprawdzić, czy uda jej się uciec. Wtedy przyleciała sowa i chwyciła mysz, a mój kot skoczył na nią. Złapał sowa, a myszka uciekła. Widzicie, czasami mysz także może liczyć na szczęśliwe zakończenie. Więc tego dnia Przybysz złapał małego szczura. Wracamy do poprzedniej historii. To małe stworzenie drżało. Kot je wypuścił, a potem znowu rzucił się na nie i znów je złapał, wydając kocie odgłosy. Znowu je wypuścił i tak w kółko. Zwierzątko było tak oszołomione i roztrzęsione, że w desperacji zaczęło skakać z miejsca na miejsce i w końcu wskoczyło do ogniska. Słyszałem ten szmer wśród publiczności w studiu. O! To było naprawdę smutne. Nic nie mogłem zrobić. Szczur wskoczył do ognia i przez chwilę żałośnie piszczał z bólu. Trwało to kilka sekund i zwierzę zdechło. Kiedy opowiadam tę historię, wszyscy reagują tak samo. O! Wtedy myślę sobie, chwila, mówimy o małej myszce. Ludzie nie mogą znieść myśli o cierpiącym przez kilka sekund w ogniu szczurze, ale uważają, że mogą kochać Boga, który torturuje ludzkie istoty. Spójrzmy prawdzie w oczy. Wszyscy urodziliśmy się ze skłonnością do grzechu. I Bóg bierze te istoty i nieustannie je męczy. To całkowite wypaczenie nauki biblijnej. Oczywiście są pewne trudne wersety, które przestudiujemy. Myślę jednak, że nie powinniśmy obawiać się żadnego tekstu biblijnego. Po wykładzie będziemy również odpowiadać na wasze pytania dotyczące tego tematu. Czy biblijne wyrażenie nieugaszony ogień nie oznacza, że ogień nigdy nie zgaśnie? Niektórzy ludzie pytają, czy nie jest powiedziane, że będą się palić w nieugaszonym ogniu? Tak, to prawda. Ale co to znaczy? Pozwólmy Biblii wyjaśnić Biblię. Spójrzmy na kilka przykładów. Mateusz 3,12. I oczyści swoje klepisko i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Słowa te pochodzą z nauczania Jana Chrzciciela. Co to znaczy? Zajrzyjmy do księgi Jeremiasza 17,27. Lud Boży zbuntował się przeciwko Panu, który przez Jeremiasza przekazał im poselstwo, że powinni pokutować, gdyż w przeciwnym razie napadnie na nich król Nabuchodonozor, spali świątynię i całe miasto. Oto jak brzmi ostrzeżenie. Ale jeśli mnie nie usłuchacie, aby święcić dzień szabatu i nie nosić ciężarów, wchodząc bramami Jerozolimy, wtedy rozniecę w jej bramach ogień, który pożre pałace Jerozolimy i nie zgaśnie. Co to znaczy? Zgasić, ugasić, wygasić. Chodzi o pojęcie działania, żeby ugasić ogień. Czyli Bóg wznieci ogień, którego ludzie nie będą w stanie ugasić, dopóki sam się nie wypali. Kiedy coś się pali, masz nadzieję, że szybko to ugasisz. Nie chcesz, żeby się spaliło, szczególnie jeśli to coś cennego. Czy lud pokutował? Nie. Czy Nabuchodonozor przyszedł? Tak. Czy spalił miasto, bramy i pałace? Tak. Czy ktoś ugasił ogień? Nie. Czy to był ogień nieugaszony? Tak. Czy nadal się pali? Nie. Właśnie o tym mówi Bóg. Bezbożni spłoną, a świat zostanie uwolniony na wieczność. Skutki działania ognia są wieczne, na zawsze.
A jeśli gorszyłoby cię twoje oko, wyłup je, bo lepiej ci jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mając dwoje oczu być wrzuconym do ognia Gehenny, gdzie ich robak nie umiera, a ogień nie gaśnie. W tym miejscu właśnie Jezus używa terminu Gehenna. Jego przesłanie brzmi: lepiej obetnij swoją rękę albo wyłup swoje oko i idź do nieba okaleczony. Tak przy okazji, czy w niebie ktokolwiek będzie okaleczony? Widzimy, że Jezus używa tutaj pewnej ilustracji. Okaleczenie będzie lepsze, niż dostanie się w zdrowym ciele do Gehenny. Kiedy to mówił, znajdował się w niedalekiej odległości od Doliny Gehenny. Prawdopodobnie czuć było dym, gdzie ogień nie gaśnie. Cały czas go podtrzymywano. A robak nie umiera. Były tam larwy i wszelkie rodzaje robactwa. Naprawdę obrzydliwe śmietnisko. Co to za korzyść, jeśli pozyskasz cały świat, ale stracisz swoją duszę? Lepiej obetnij rękę lub wyłup oko. Dokonaj każdego poświęcenia, jakie jest potrzebne, żeby dostać się do nieba, nawet jeśli miałbyś tam pójść bez kończyny. Ale w niebie nie będzie ludzi okaleczonych, to tylko pewna ilustracja. Jezus chce nam powiedzieć: nieugaszony ogień oznacza, że w piekle nie ma strażaków. Kiedy Bóg ześle ogień na ziemię, nie będzie na niej strażaków z gaśnicami, którzy ugaszą pożar. Ziemia zostanie spalona wiecznym, nieugaszonym ogniem. Przed sobą mam pulpit z plexiglasu. Jest on jedyny w swoim rodzaju. Spersonalizowaliśmy go. Na przodzie ma napis Amazing Facts. Gdyby się zapalił i nikt nie ugasiłby ognia, ten pulpit spaliłby się w wiecznym ogniu. Przestałby istnieć. Wynik działania ognia byłby wieczny. Zniknąłby na zawsze. Właśnie o to chodzi Bogu, kiedy mówi o wiecznym ogniu. Czy wyrażenie wieczny ogień nie oznacza niekończącego się ognia? Niech Biblia wyjaśni Biblię. Jak Sodoma i Gomora wystawiane są jako przykład, ponosząc karę ognia wiecznego. Czytaliśmy już podobny werset z listu Piotra. Tutaj mamy fragment z listu Judy, który ma tylko jeden rozdział. Sodoma i Gomora spłonęły ogniem zesłanym przez Boga. Spadła na nich kara. Czy nadal płoną? Nie, nie ma tam ognia. Swoją drogą tutaj mamy kolejne zdjęcie solnego posągu, który uważa się za żonę Lota. To ciekawe, że mówiąc o końcu świata, Jezus powiedział: wspomnijcie żonę Lota. W ostatnich dniach musicie uciekać i nie oglądać się za siebie. Nie wracajcie do swoich domów. Wspomnijcie żonę Lota. On dał nam jasne ostrzeżenie. Kiedy pojawi się obrzydliwość spustoszenia, mamy uciekać. Jeden z wykładów poświęcimy na wyjaśnienie, czym jest obrzydliwość spustoszenia. Kilka lat temu pastor Ross, Karen i ja, razem z naszymi rodzinami i przyjaciółmi, udaliśmy się nad Morze Martwe. Nawet w nim pływaliśmy. Najniższe miejsce na Ziemi. To ciekawe, że Sodoma i Gomora spłonęły w najniższym punkcie na naszej planecie. To bardzo gorący region. Nigdy nie próbowano przywrócić go do życia. To opustoszałe, nieurodzajne pustkowie. Czy kiedy Apokalipsa 20:10 mówi, że bezbożni będą męczeni na wieki wieków, nie oznacza to niekończącego się czasu? Rzeczywiście w tym wersecie czytamy, że diabeł i jego aniołowie zostaną wrzuceni do jeziora ognia i będą płonąć dniem i nocą na wieki wieków. Co to znaczy? Czy to oznacza, że siedząc na balkonach naszych niebiańskich posiadłości z popcornem w rękach, będziemy przez wieczność oglądać, jak bezbożni płoną w jeziorze ognia? Nie. Biblia mówi, że w niebie nie ma bólu. Spójrzmy na słowo wiecznie. Księga Jonasza 2:6. Jonasz został pożarty przez morskiego potwora. Wiele osób twierdzi, że był to wieloryb. W swojej modlitwie mówi: swymi ryglami ziemia zamknęła się przede mną na wieki. Chodziło mu o to, że był na samym dnie ziemi. Był tam uwięziony na wieczność. Jemu ten czas wydawał się wiecznością. Był w beznadziejnej sytuacji. Czasem myślę sobie, że czuł się tam jak w Hadesie. Czy możecie to sobie wyobrazić? Jonasz znajduje się w ciemności, w układzie trawiennym morskiego potwora. Mógł być drugą albo trzecią pozycją w menu na ten dzień. To oznacza, że oprócz niego były tam również inne rzeczy. Pewnie panował tam smród, parzące meduzy, inne morskie stworzenia. To musiało być okropne doświadczenie. Jezus powiedział: jak bowiem Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrzu ryby, tak Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi. Jezus cierpiał za grzechy świata.
doświadczył tego, czego doświadczą zgubieni. On wziął na siebie całe cierpienie, które ty i ja powinniśmy poczuć w jeziorze ognia, żebyśmy my nie musieli tego doświadczyć. Czy Jonasz nadal jest w wielorybie? Nie. Czytamy, że był tam przez 3 dni i 3 noce. Jonasz był we wnętrznościach owej ryby przez 3 dni i 3 noce. Jeszcze kilka wersetów. Apokalipsa 14:11. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków. Czy nie oznacza to, że ogień będzie płonął wiecznie? Chodzi o to, że ogień się wypali i dym zniknie nam z oczu. Co oznacza wyrażenie na wieki wieków? Kiedy mieszkałem w Teksasie, w odległości 16 kilometrów od każdego miasta znajdowało się wysypisko śmieci. Rolnicy przywozili wielkie beczki ze spalonymi śmieciami i wyrzucali je na miejskie śmietnisko. Czasami palili śmieci, a czasami po prostu je wyrzucali, ale i tak cały czas tlił się tam ogień. Ale ostatecznie dym szedł w górę i znikał nam z oczu. O to właśnie chodzi. Nie będziemy przez wieczność oglądać pieca z płonącymi bezbożnymi. Dym po prostu zniknie nam z oczu. Co oznacza wyrażenie na wieki wieków? Musimy czytać to w kontekście. Będziemy żyć wiecznie. Księga Wyjścia 21. Jeśli miałeś niewolnika, którego uwolniłeś, ale on chciał z tobą zostać, przechodził pewien rytuał, w czasie którego zobowiązywał się służyć swojemu panu na zawsze, czyli do końca swojego życia, aż do śmierci. Kiedy Anna przyprowadziła Samuela do świątyni, powiedziała: przyprowadziłam go tutaj, żeby służył Bogu na zawsze. Co to znaczy? Przez resztę życia, aż umrze. Czytamy o tym w 1 Samuelowej 1:28. W Biblii jest wiele miejsc, w których termin wiecznie, na zawsze był używany jako swego rodzaju wyolbrzymienie na określenie czegoś, co miało trwać bardzo długo. Na wieki wieków to biblijne wyrażenie oznaczające aż do końca wieków. Niekoniecznie nigdy nie kończący się czas. W języku greckim jest to słowo eon. Być może słyszeliście, jak ktoś mówi, nie widziałem go od wieków. Nie oznacza to, że nie widział go przez wieczność, ale bardzo długo. Wszyscy bezbożni będą odczuwali czas piekła jako bardzo długi okres. Pytanie 16. Co Jezus uczyni dla swojego ludu po tym, jak grzech i grzesznicy zostaną zniszczeni? Czytamy o tym w 2 liście Piotra 3:13. Lecz według Jego obietnicy oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. On wszystko uczyni nowe. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu i śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie. Bóg stworzy wszechświat, w którym nie będzie bólu. Czy można powiedzieć to jeszcze wyraźniej? Bóg mówi, bezbożni zostaną zniszczeni, zginą, spłoną w wiecznym ogniu. Nie będzie więcej bólu ani smutku. Wszystko będzie nowe. Bezbożni są śmiertelni. Umrą, zostaną pochłonięci, przestaną istnieć. Jakich jeszcze słów Bóg mógłby użyć, żeby powiedzieć to wyraźniej? Niektórzy jednak zmanipulowali tę naukę, żeby móc manipulować innymi za pomocą strachu. W księdze Nahuma 1:9 znajdujemy obietnicę. Będziemy patrzeć na blizny na rękach Jezusa i Jego boku. Będziemy pamiętać o cierpieniu, jakie dla nas przeżył i już nigdy nikt nie będzie chciał eksperymentować z grzechem. Być może są wśród was osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej na ten temat. Zachęcam was, abyście zajrzeli na stronę, na której znajdziecie o wiele więcej informacji. helltruth.com. Bardzo popularna witryna. Odpowiada na wszystkie typowe pytania związane z tą kwestią. Znajdziecie tam również ciekawe filmy. Myślę, że strona wam się spodoba. Podsumowując wykład, odpowiemy na ostatnie pytanie. Jakie przenikliwe pytanie zadał Hiob? W księdze Hioba czytamy, czy człowiek może być sprawiedliwszy niż Bóg? Nie róbmy tego sobie nawzajem. Jeśli okazujemy miłość, jeśli na przykład ktoś kocha swojego zwierzaka, czasami w akcie miłosierdzia musi zakończyć jego życie w nieszczęściu i cierpieniu, ponieważ odczuwamy współczucie i miłość. Nie jesteśmy bardziej kochający niż Bóg. Bóg nie znajduje żadnej sprawiedliwości ani satysfakcji w wiecznym cierpieniu i bólu zgubionych. Ich ostatnią świadomą myślą będzie, że zostali ukarani i na zawsze stracili niebo. Potem przestaną istnieć.
Spłoną, zginą, zostaną pochłonięci, już ich nie będzie. Powstanie świat bez bólu. Biblia mówi, że wszystko stanie się nowe. Oznacza to, że nie będzie tam palących się grzeszników. Ty i ja otrzymamy nowe ciała, narodzimy się na nowo, staniemy się nowymi stworzeniami. Stare rzeczy przeminą. Nie będzie tam żadnych grzeszników. Diabeł pragnie, abyśmy myśleli, że jesteśmy bogami i będziemy żyli wiecznie. Ale to nieprawda. Nasze opcje to życie albo śmierć. I nie służymy Bogu dlatego, że się Go boimy. Oczywiście powinniśmy darzyć Go szacunkiem, ale On chce, abyśmy czynili to z miłości do Niego. Możecie Mu zaufać. Przyjaciele, On jest Bogiem miłości i miłosierdzia. Być może są z nami osoby, które po raz pierwszy słyszą, że istnieje Bóg, któremu można ufać, do którego można przyjść, którego można kochać. Grzech zostanie ukarany, będzie jezioro ognia. Każdy otrzyma zapłatę zgodnie z tym, na co zasłużył. Jeśli jednak przyjdziesz do Jezusa, On obmyje twoje grzechy, wpisze twoje imię do Księgi Życia, a twoje winy zostaną przykryte krwią baranka. Możesz doświadczyć tego teraz, jeśli Go o to poprosisz. Czy możemy pomodlić się razem, zanim zakończymy? Pamiętajcie, że za chwilę wrócimy i będziemy odpowiadać na wasze pytania. Ojcze, przynoszę przed Twoje oblicze wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają. Być może niektórym łuski spadły z oczu i pierwszy raz w życiu usłyszeli biblijną naukę na ten temat, która jest wypaczana i źle rozumiana. Modlę się o to, abyś umacniał tę prawdę w ich sercach, Panie, i pociągnął ich do siebie jako sprawiedliwy i miłujący Bóg, któremu mogą powierzyć swoje dusze. Błogosław ich, Panie. Błogosław nasze kolejne spotkania, aby dzięki nim wiele osób mogło znaleźć drogę do nieba. W imieniu Chrystusa. Amen. Niech Bóg was błogosławi, przyjaciele. Za chwilę pastor Ross i ja będziemy odpowiadać na wasze pytania. To tragiczne, jak w ciągu kilku wieków wspaniałe światło, które jaśniało od oblubienicy Chrystusa, zostało przysłonięte przez pogańskie tradycje. Na horyzoncie pojawiła się zupełnie inna kobieta, która miała zająć swe miejsce. I widziałem kobietę siedzącą na szkarłatnym zwierzęciu pełnym bluźnierczych imion, które miało 7 głów i 10 rogów. A owa kobieta ubrana była w purpurę i szkarłat i wyzłocona złotem i drogimi kamieniami i perłami, mając złoty kielich w swej ręce pełen obrzydliwości i nieczystości swego wszeteczeństwa. A na jej czole było napisane imię Tajemnica, Babilon Wielki, Matka Wszetecznic i Obrzydliwości Ziemi. I widziałem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa, a widząc ją, zdziwiłem się wielce. W 17 rozdziale Apokalipsy Jan widzi kobietę, którą opisuje zupełnie inaczej niż tę z rozdziału 12. Kim jest ta spragniona krwi nierządnica i co to za dziwna bestia, na której siedzi? Jeśli jeszcze nie usiadłeś, to jest czas, żeby to zrobić, ponieważ to, co za chwilę usłyszysz, może wydać ci się szokujące. Jest tylko jedno imperium, jeden kościół, jedna instytucja, która spełnia wszystkie kryteria podane w proroctwie. Kościół rzymskokatolicki. Nie oznacza to, że wszyscy ludzie wyznający tę religię są źli, nieszczerzy lub zgubieni. Katolicy są jednymi z najbardziej życzliwych ludzi i mogą pochwalić się wieloma wspaniałymi osiągnięciami. Tak naprawdę chodzi tutaj o zmagania pomiędzy religijnymi siłami i instytucjami toczącymi bój o prawdę biblijną. Odsuńmy więc zasłonę i uważnie przyjrzyjmy się faktom. Witajcie, przyjaciele, w drugiej części programu Apokalipsa Teraz. Dziękujemy za wszystkie wasze pytania. Pastorze Doug, mówiłeś dzisiaj o bardzo ważnej kwestii, która często jest źle rozumiana. Mamy wiele pytań dotyczących ognia piekielnego. Zacznijmy od pytania, które mamy na ekranie. W Mateuszu 25:41 czytamy o wiecznym ogniu dla bezbożnych. Czy ten ogień kiedykolwiek zgaśnie? Podczas wykładu wspomnieliśmy o wiecznym ogniu. Tutaj chodzi o to samo.
Bóg mówi nam, że skutki działania tego ognia są wieczne, sięgają wieczności. Nie oznacza to, że będzie się palił przez wieczność. Wiem, że na różnych cmentarzach na świecie znajdują się groby nieznanych żołnierzy, przy których nieustannie pali się ogień. Jednak Bóg nie zamierza wzniecić ognia piekielnego, który miałby płonąć przez wieczność jako wieczne upamiętnienie tego, co stało się z bezbożnymi. Skutki działania tego ognia są wieczne. To prawda, w przeciwnym razie dla bezbożnych byłoby to wieczne życie w cierpieniu, a zapłatą dla nich jest śmierć. Mamy kolejne pytanie. Co z Apokalipsą 14:11, gdzie jest napisane, że dym męki bezbożnych na wieki wieków się wznosi? Zawsze chodzi o te same 6 wersetów, które powtarza się w tym kontekście. Jeden o nieugaszonym ogniu, werset z Apokalipsy 20, gdzie czytamy o dniach i nocach na wieki wieków. Prawdopodobnie jest to jeden z najtrudniejszych fragmentów. Jest w nim mowa o szatanie i jeśli ktokolwiek zasługuje na to, żeby płonąć dłużej niż jeden dzień, z pewnością jest to diabeł. Nie potrafię nawet wyobrazić sobie, że ktoś płonie przez cały dzień. Szatan zainicjował cały grzech świata, ale ostatecznie nawet on. Czytamy o tym w Ezechielu 28. Wywiodę spośród ciebie ogień, który cię pożre, i obrócę cię w popiół na ziemi, na oczach wszystkich. Nawet diabeł w końcu zamieni się w popiół. Być może będzie się palił dłużej niż inni, ale ostatecznie przestanie istnieć. Zobaczymy jedynie uciekający w górę dym. Tak jak Abraham widział wznoszący się do nieba dym Sodomy i Gomory. Bóg nie unieśmiertelnia grzeszników. Mamy następne pytanie. Czy używane w Biblii słowo piekło zawsze odnosi się do miejsca spalenia lub kary? Dobre pytanie. Słowo piekło często, szczególnie w Starym Testamencie, oznacza po prostu grób. Jest tłumaczeniem słowa Szeol. O zmarłych mówiono, że zstępują do Szeolu. Czasami w Septuagincie w tych miejscach użyte jest greckie słowo Hades, ponieważ tak nazywali to Grecy. Określano w ten sposób miejsce, do którego udawali się zmarli i gdzie rządził Pluton. Ale było to także słowo używane na określenie grobu. Wiele razy oznacza więc ono po prostu grób. W Starym Testamencie mamy dobrych i złych królów i wszyscy oni idą do grobu, do Szeolu. Przejdźmy do kolejnych pytań. Oto jedno z nich. Pastorze, tak, czy samobójstwo jest grzechem niewybaczalnym? To bardzo trudne pytanie. Często zadają je także słuchacze naszego radia. Odpowiedź dotyczy zazwyczaj dwóch grup ludzi, trzeba udzielać jej bardzo ostrożnie. Kiedy powiesz ludziom, że mogą popełnić samobójstwo, niektórzy są naprawdę na krawędzi i jeśli dasz im nadzieję, że mogą to zrobić, nie tracąc zbawienia, skorzystają z tej możliwości, ponieważ są nieszczęśliwi, doświadczają cierpienia. Pamiętajmy, że zabijanie jest grzechem i dotyczy to również zabijania samego siebie. Tak naprawdę nikt nie chce, żeby ostatnim uczynkiem w jego życiu było zabicie samego siebie. Mamy też drugą grupę ludzi. Ci, którzy prowadzili pobożne i dobre życie, ale cierpieli na chorobę psychiczną, doświadczali zmian chemicznych w mózgu lub depresji. Bóg zna ich serca. Być może w chwili słabości odebrali sobie życie, ale czy Bóg będzie ich sądził tylko na podstawie tego jednego czynu? Myślę, że powinniśmy powstrzymać się od stwierdzenia, że jest to grzech niewybaczalny. Nawet w Biblii mamy na przykład historię Samsona, którego ostatnie działanie doprowadziło do śmierci. W jakimś sensie zrobił to, żeby pokonać wrogów ludu Bożego. Poza tym Filistyni pewnie i tak planowali go zabić. Ale on powiedział, pozwól mi umrzeć razem z Filistynami. Bóg natchnął go swoim duchem i Samson sprawił, że budynek zawalił się również na niego. Technicznie było to samobójstwo. W liście do Hebrajczyków czytamy jednak, że Samson znajdzie się w niebie. Musimy więc być ostrożni i nie twierdzić, że każdy, kto odebrał sobie życie, jest automatycznie zgubiony. Znam osobę, która połknęła tabletki, żeby się zabić, ale zanim zaczęły one działać, dopadły ją wyrzuty sumienia. Zadzwoniła pod numer alarmowy. Ten człowiek nie chciał umrzeć, modlił się o życie. Nie mógł jednak odwrócić działania leków i zmarł. Czy miał czas, żeby pokutować? Na świadectwie zgonu jako przyczyna śmierci widnieje samobójstwo, ale ta osoba pokutowała. To naprawdę trudny temat.
Kolejne pytanie. Czy Bóg otrze łzy z naszych oczu przed tym, czy po tym, jak bezbożnie zostaną spaleni? W Apokalipsie 21, gdzie czytamy, że Bóg otrze wszelką łzę z naszych oczu, jest mowa o zmartwychwstaniu. Wiem, że w czasie milenium odkryjemy, że są ludzie, których nie zobaczymy w niebie i będziemy z tego powodu smutni. Myślę, że będziemy zszokowani, iż w życiu ludzi, których uważaliśmy za wspaniałych chrześcijan, miały miejsce straszne grzechy. Czasami odkrywamy to w tym życiu, a czasami pozostanie to ukryte aż do następnego życia. Możemy odczuwać żal, jeśli w niebie zabraknie bliskiej nam osoby. Nie wydaje mi się, że w niebie zawsze panuje radość. Aniołowie śpiewają, kiedy osoba zgubiona nawraca się do Pana. Ale myślę, że w niebie są również chwile smutku. Kiedy Jezus był na krzyżu, w niebie nie śpiewano radosnych pieśni. Moim zdaniem pojawią się również ponure chwile, gdy my, zbawieni, będziemy żałować, że traciliśmy czas i środki, za pomocą których mogliśmy dotrzeć do innych. Ale my będziemy w niebie. Po tysiącleciu Bóg otrze wszystkie łzy z naszych oczu. Nie będzie więcej bólu, smutku i płaczu. Nasze serca zostaną całkowicie wyleczone. Kolejne pytanie. Czy Bóg nadal daje nam znaki, na przykład sny czy coś w tym rodzaju? Tak, wierzę, że On nadal tak czyni. Wierzę, że dał mi różne znaki. Nie musimy koniecznie mieć wizji lub snów, ale czasami z rządzeniem opatrzności dzieje się coś, co stanowi wyraźny znak Jego mocy. Ja na przykład modlę się, gdy zbliżam się do zatłoczonego parkingu. Mówię, Panie, zapewnij mi miejsce parkingowe. I akurat ktoś wyjeżdża zaraz po mojej modlitwie. Miejsce przy samych drzwiach. Wiem, to trochę samolubne, ale to taki banalny przykład. Myślę, że wszyscy dostrzegamy działanie Boga w naszym życiu. To On nas prowadzi, czuwa nad nami. Czasami stoję przed drzwiami i trzęsą mi się ręce. Wtedy modlę się, Panie, nie chcę, żeby ta osoba wiedziała, że nie pamiętam jej imienia. Czy ktoś obok nas mógłby je wypowiedzieć? I zaraz po tej modlitwie ktoś to robi. Zdarzyło się nawet, że ta osoba sama powiedziała mi swoje imię. Od razu czuję się lepiej. Chwała Panu, wysłuchał mojej modlitwy. Właściwie cały czas się modlę i widzę, jak Bóg odpowiada na moje prośby. Następne pytanie. Ile czasu minęło pomiędzy momentem, w którym szatan został zrzucony z nieba, a kuszeniem Ewy? Czy Biblia mówi coś na ten temat? Biblia nie podaje nam dokładnego czasu. Nie wydaje mi się, żeby trwało to eony albo tysiące lat, ponieważ Bóg nie pozwoliłby szatanowi przemieszczać się po wszechświecie i powodować problemów. Myślę, że niedługo po tym, gdy szatan i jego aniołowie zostali wyeksmitowani i sytuacja w niebie się ustabilizowała, Bóg stworzył ziemię. Niektórzy pytają, jak długo Adam i Ewa cieszyli się ogrodem Eden, zanim zgrzeszyli. Biblia nie podaje nam dokładnego czasu, ale bardzo prawdopodobne, że trwało to mniej niż rok. Przypuszczamy tak, ponieważ Bóg stworzył Adama i Ewę jako doskonale zdrowych ludzi, nie mieli żadnych problemów. Powiedział do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie się. Zakładamy, że posłuchali Jego nakazu, ale nie mieli jeszcze dzieci. Nie trwało to więc długo. Myślę, że diabeł naruszył ich niewinność niedługo po stworzeniu. Ktoś inny pyta, co mogę zrobić, jeśli w mojej okolicy nie ma kościoła, do którego mógłbym uczęszczać? Bardzo aktualne pytanie, szczególnie teraz, w zależności od części świata, ponieważ nagrywamy ten materiał w czasie pandemii koronawirusa, który sieje zniszczenie w wielu krajach i miastach. Niektóre publiczne miejsca kultu zostały zamknięte. Jeśli nie masz miejsca, do którego możesz chodzić fizycznie, wiele kościołów prowadzi również kościoły internetowe. Zapraszamy Cię do kościoła w Granite Bay. Mamy tutaj kościół internetowy. Wystarczy, że wejdziesz na stronę granitebaysda.org. Liczy ona wielu członków. Wiele innych kościołów transmituje swoje nabożeństwa. Upewnij się tylko, że jest to kościół, który opiera się na nauce biblijnej. Myślę jednak, że kiedy nie spotykamy się razem, coś tracimy. Jeśli nie pozwala na to Twoje zdrowie, mamy wielu wyznawców, którzy nie są w stanie wyjść z domu i Bóg to rozumie. Jeśli jednak nic nie stoi na przeszkodzie, warto przyjść na nabożeństwo osobiście. Ale sam byłem w sytuacji, w której w okolicy nie było lokalnego kościoła i w takich przypadkach korzystamy z technologii internetowej. Ktoś pisze, zawsze myślałem, że ucisk będzie trwał 7 lat,
Ale w rozmowie z przyjacielem dowiedziałem się, że tak nie będzie. Czy Biblia mówi, jak długo będzie trwał ten okres? Jeden z powodów, dla których ludzie myślą, że ucisk będzie trwał 7 lat, wynika z tego, że patrzą na Noego, który przez 7 dni był w arce. Biorą ten czas za okres symboliczny i liczą jeden dzień jako rok, tak jak w proroctwach, albo czytają 9 rozdział Księgi Daniela. Biorą ostatni tydzień w proroctwie o 490 latach i mówią, to jest jeden tydzień, a w proroctwie jeden dzień to jeden rok, więc mamy 7 lat. Przenoszą to gdzieś na koniec czasów i twierdzą, że dotyczy to wielkiego ucisku. Nikt nie wie tego na pewno, ale w Biblii znajduje silniejsze argumenty na rzecz 3,5 roku niż 7 lat. Prześladowanie Jezusa trwało 3,5 roku, Jego służba. Szczepan został zabity po 3,5 roku. Eliasz w czasie suszy przebywał na pustyni przez 3,5 roku. Zawsze myślałem więc, że mały ucisk będzie trwał mniej więcej tyle samo. Nie jest to jednak dokładnie powiedziane. A co ty myślisz na ten temat? Myślę, że najbliższe określeniu tego czasu jest werset w Apokalipsie, mówiący o plagach spadających na Babilon. Czytamy tam, że plagi będą trwały jeden dzień. Proroczy dzień to jeden rok. Ale tutaj mówimy o plagach. Wygląda więc na to, że będzie to przynajmniej rok. Może więcej, nie wiemy. Biblia tego nie określa. Miejmy nadzieję, że nie będzie to zbyt długo. Tak naprawdę plagi nie mogą trwać zbyt długo, bo w przeciwnym razie nie uratowałoby się żadne ciało, jak czytamy w Mateuszu. To jest Iowa pyta. Mateusz 27, 52-53 mówi, i groby się otwierały i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, powstawało. A wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i pokazali się wielu. Pytanie brzmi, jakie to było miasto? Czy była to Jerozolima, a może Hebron? Wynika to wyraźnie z kontekstu. Jezus został ukrzyżowany w pobliżu Jerozolimy. Chyba nawet Paweł odnosi się do tego. Jezus płakał nad Jerozolimą. Wszystko to działo się zaraz obok tego miasta. Jest tutaj mowa o lokalnym zmartwychwstaniu w okolicach Jerozolimy. Nie ma co do tego wątpliwości. Co potem stało się z tymi ludźmi? Czy mamy jakieś wzmianki o nich we wczesnym Kościele? Wspomina o tym tylko Ewangelia Mateusza. Była to więc mała grupa, nie wiemy ile osób, czytamy wiele. Dotyczyło to świętych, którzy zmarli w okolicach Jerozolimy i tam zostali pochowani. Nie tylko Jezus wyszedł z grobu. Trzęsienie ziemi miało miejsce w okolicach Jerozolimy. Niektóre groby się otworzyły i niektórzy święci, tylko spekuluję, ale być może był to Izajasz czy inni prorocy, na pewno nie był to Dawid, bo Piotr pisze, że Dawid nadal jest w grobie. Pewni wyjątkowi święci, być może ci, którzy oddali swoje życie za Jezusa, jak Izajasz, wyszli ze swoich grobów i pokazali się ludziom w mieście, a potem wznieśli się do nieba razem z Jezusem. W niedzielę po południu, po tym jak Maria widziała Chrystusa. Mamy kolejne pytanie. Czy odkupieni również będą sądzeni w czasie sądu przed wielkim białym tronem z Apokalipsy 20? Paweł mówi, że wszyscy staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Jest więc pewien aspekt sądu, który dotyczy wszystkich. Oczywiście wszyscy pragniemy znaleźć się w sytuacji, w której Chrystus stanie za nami jako nasz adwokat i usprawiedliwi nas swoją krwią. Jeśli przyjmiemy go teraz, wtedy staniemy się częścią tak zwanego sądu przedadwentowego. Biblia mówi, że Jezus przychodzi na obłokach, a Jego zapłata jest z Nim. Skoro więc sprawiedliwi i ci, którzy umarli w Chrystusie, zmartwychwstaną jako pierwsi, jakiś rodzaj sądu musi odbyć się przed Jego przyjściem. Następne pytanie. Nie do końca rozumiem werset z Apokalipsy 1,7, gdzie czytamy o zmartwychwstaniu w czasie powrotu Jezusa i pojawiają się słowa, ci, którzy Go przebili, czy bezbożni zostaną wtedy wzbudzeni z martwych? Ogólne zmartwychwstanie będzie miało miejsce po zakończeniu milenium. Na następnym spotkaniu będziemy rozmawiać na ten temat, ale czytamy o pewnym szczególnym zmartwychwstaniu. Osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w proces śmierci Jezusa, zostaną wzbudzone i osądzone w czasie drugiego przyjścia. Daniel 12 mówi, obudzą się jedni ku życiu wiecznemu, a drudzy na hańbę i wieczną wzgardę. Ci, którzy go przebili, należą do tej grupy.
zostaną wzbudzeni i zobaczą Chrystusa przychodzącego w chwale. Jezus powiedział do najwyższego kapłana: odtąd zobaczycie Syna Człowieczego przychodzącego. Kajfasz będzie więc wśród nich. Może Judasz, żołnierze, którzy przybijali gwoździe, ludzie z procesu. Następne ciekawe pytanie. Skoro szatan nie zna naszych myśli, czy może wpływać na nasze sny? Myślę, że tak. Wiemy, że on potrafi zaszczepić myśli w naszych umysłach. Nie potrafi w nich czytać, ale potrafi wkładać tam pewne rzeczy. Zresztą ja też potrafię zaszczepiać ludziom pewne myśli. Nie lubię używać tej analogii, ale tak jest, gdy przemawiam. Wiemy, że inteligentne istoty potrafią wkładać myśli do umysłów innych osób. Szatan robi to na poziomie duchowym. Zaszczepia w ludzkich umysłach różne myśli. Jestem pewien, że może robić to, kiedy śpią, poprzez dręczące sny. Chyba nawet Hiob wspomina o snach, które wywołują gęsią skórkę. Mamy więc tutaj przynajmniej jeden przykład. Kim są prawdziwi Żydzi? Czy wiemy coś na ten temat? Nie zaprzeczam rzeczywistości, w której ludzie są Żydami z urodzenia. Natomiast Biblia mówi także o ludziach, którzy stają się Żydami przez wiarę. Paweł pisze: bowiem nie ten jest Żydem, kto jest nim zewnętrznie, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie. Mówi o tym w liście do Galacjan i do Rzymian. Jeśli zaś jesteście Chrystusowi, to jesteście potomstwem Abrahama. Nikt nie będzie zbawiony ze względu na swoją religię. Bóg nie ma względu na osoby. Nie, źle się wyraziłem. Nikt nie będzie zbawiony ze względu na swoją rasę. Bóg nie ma względu na osoby. Zbawienie nie zależy od naszego DNA, ale od naszej wiary. Zarówno w przypadku Żyda, jak i poganina. Każdy Żyd, który wierzy w Chrystusa, jest częścią stada Izraela. Jeśli poganin uwierzy, zostaje wszczepiony w to stado. Stajemy się Żydami w sensie duchowym. Nowe przymierze zostało zawarte z domem Izraela. Wierzę, że Bóg ma szczególny plan dla narodu żydowskiego. Myślę, że w ostatnich dniach w tym narodzie będzie miało miejsce ożywienie. Ale mamy także duchowy naród, który dzieli Boże obietnice z Izraelem fizycznym. Ktoś pyta: czy jestem natchniony Duchem Świętym nawet, jeśli od czasu do czasu wpadam w złość lub frustrację? Zacznijmy od tego, że kiedy ludzie tracą nad sobą panowanie, zazwyczaj nie są napełnieni właściwym duchem. Czy to możliwe, że czasami chrześcijanie są pod wpływem szatana? Tak. W Mateuszu 16 czytamy o sytuacji, w której Piotr powiedział: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Jezus odrzekł: nie objawiły Ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Nie minęło 10 minut, a Jezus odwrócił się do Piotra i powiedział: idź ode mnie, szatanie. Być może zauważacie to w waszych rodzinach. Wasz małżonek zachowuje się jak anioł, a potem kusi was jak diabeł. Tak bywa, w obie strony. Myślę, że szatan działa we wszystkich nas. Uczniowie nauczali i wyganiali demony. A potem zebrali się w pokoju na górze i kłócili się, który z nich jest najważniejszy. Takie zachowania mogą zdarzyć się każdemu. To nie oznacza, że Duch Święty cię opuścił. Może po prostu go nie słuchasz i powinieneś pokutować, a także prosić Boga, żeby cię prowadził. Jako chrześcijanie wiemy, że nawet kiedy upadniemy, Bóg z nas nie rezygnuje i nas nie opuszcza. Kolejne pytanie. Czemu Bóg nie zakończył problemu grzechu zaraz po potopie, kiedy wszyscy grzesznicy utonęli? Powinienem był wspomnieć o tym w dzisiejszym studium, że kiedy w czasach Noego Bóg zniszczył świat przez potop, powiedział, że następnym razem zniszczy go za pomocą ognia. Bóg jest miłosierny i myślę, że chciał pokazać szatanowi, któremu w dniach Noego wydawało się, że odniósł zwycięstwo, że na świecie jest przynajmniej jedna sprawiedliwa rodzina. Podobnie jak w historii Hioba, kiedy Bóg powiedział: na całej ziemi nie ma nikogo, kto tak wiernie zachowywałby moje przykazania. Moim zdaniem, w ostatnich dniach Bóg będzie miał oddanych sobie i wypełnionych Duchem Świętym ludzi. Myślę, że w swoim miłosierdziu wzbudził resztkę i robi to nadal. A potem wśród Żydów, którzy wrócili z niewoli, wzbudził Kościół. Bóg zawsze miał resztkę, którą diabeł próbował zniszczyć. W ostatnich dniach Boża armia będzie liczyć co najmniej 144 tysiące, ale myślę, że to będzie naprawdę wielka rzesza. Czy istniało realne ryzyko, że Jezus nie wypełni swojej misji?
Kiedy Chrystus był oddzielony od Ojca, czuł ten sam brak nadziei, który odczuwają zgubieni. Ale słowa, które wypowiedział, zanim Bóg zabrał od Niego swoją ochronę, były przepełnione wiarą. Mówił o tym, że powstanie z martwych. Czy istniało takie ryzyko? Myślę, że Bóg wie wszystko. Toczyła się przerażająca walka. Chociaż niebo i ziemia przeminą, Boże Słowo nie przeminie. Bóg obiecał, że to On będzie zwycięzcą. Jezus żył w wierze swojego Ojca jako nasz przykład. Wierzył i trzymał się tej wiary. Oczywiście szatan próbował nakłonić Go do zwątpienia. Chrystus też był kuszony. Tak, diabeł przyszedł do Niego. Nasze następne studium będzie dotyczyło bardzo ważnego tematu. Będziemy studiować 20 rozdział Apokalipsy. Jak wspomniał pastor Doug, odpowiemy na ważne pytania, które rodzą się w związku z tym tematem. Czym jest otchłań? Czym jest łańcuch, którym szatan będzie związany przez 1000 lat? Co będzie działo się z ludźmi na ziemi w czasie tego tysiąclecia? Podczas tego następnego wykładu zmierzymy się z tymi wszystkimi wątpliwościami.